Jestem, wyjaśniło się, zapewne zachodziliście w głowę, czy to jest właśnie ta godzina, czy nastał ten dzień, kiedy wyląduję na kanale z kolejnym materiałem z serii Zagrajmy w StarCrafta 2. No i stało się, jako się rzekło, tak też się stanęło, mianowicie wyczarowałem wam kolejny materiał z tej serii, niczym królika z kapelusza. Z tej strony oczywiście Janci, to jest czy Grzechocz, tak ja się, no i cóż. No i wiadomo, że Janusz, tak samo jak wiadomo, że powolnymi krokami, a być może nawet szybszym tempem niż się spodziewałem, chociaż w sumie ja to już zakładałem od jakiegoś czasu. Nieważne. Ważne jest to, że powolnymi krokami zbliżamy się w kierunku zakończenia pierwszej kampanii tego tytułu, czyli oczywiście Wings of Liberty, no bo terranie to już raczej są na wykończeniu. Broń Boże, źle im nie życzę, no ale wiecie jak wygląda sytuacja, co ja was będę kłamał. Dobra, teraz tak, co ja tu jeszcze mogę z kim pogadać? Czy ja to odtwarzałem? Na żywo dla UNN mówi Kate Lockwell. Szokujące wieści. Dziś w nocy zastępy zergów zaczęły wycofywać się... Jep. To już odtwarzałem. W przypadku najemników nic więcej nie nabędę. W przypadku badań też nic więcej nie uczynię. A zatem, nie wiem, zbrojownia. Tutaj mam jeszcze jakiś szmal? Nie, mam dokładnie zero. Tak, jestem bez grosza. Zatem pozostało mi na dzisiejszym materiale ni mniej ni więcej jak pogadać z fabularnymi postaciami. Przeładuj, Jimmy. Te cholerne paskudy wciąż tu lezą. Mamy największe strzelanie do kaczek w galaktyce. Nie chcę ci psuć zabawy, ale musimy już ruszać w kierunku głównego skupiska Uli. Migiem. Ale rozkaz, kolego. Na ziemi czerwie nedusowe, nad głową coś fruwa. Trudno ruszać w kierunku czegokolwiek. Ty to zawsze potrafisz podnieść morale. Wcześniej to się bał w kierunku pola rozrywającego iść, a teraz normalnie wylądował na planecie obcych i to tak naprawdę takich, wiecie, czerwiowatych. Zdecydowana przewaga liczebna wroga. No wszystko wygląda tak, abyśmy mieli zginąć. Ten się tam nie przejmuje. Jak się trzymasz, generale? Przeklęta trucizna. Powiedziałem tym gamoniowatym lekarzom, żeby obcięli mi rękę i pozwolili wrócić na front. Jestem jednak w kiepskim stanie. Zdecydowałem się przekazać ci dowodzenie. Rozumiem. Wiem, że to nie jest łatwa decyzja. Łatwa? Synu, łatwiejsza do podjęcia, kiedy pomyślę, co ciebie czeka. Musisz dotrzeć do głównego ula i wybrać między zniszczeniem ich posiłków na ziemi lub wsparcia powietrznego. Nie będzie czasu na jedno i drugie. Bez obaw, generale. Poradzę sobie z zergami. Przy pierwszej okazji proszę wrócić na statek i dać się opatrzyć. To rozkaz. No właśnie, i tutaj pojawia się to słynne pytanie, czy ta gra będzie nam oferowała wariantowe zakończenia, czy też być może zakończenie jest predefiniowane, jest tylko jedno. Czas pokaże. Komandorze, dzięki waszym wysiłkom zabezpieczyliśmy lądowisko. Generał Warfield twierdzi, że w obecnej sytuacji atak na główny ul byłby samobójstwem. Musimy pomyśleć o dywersji, która zmiotłaby część umocnień obronnych zergów. Aha. No, brzmi nie głupio. Wiesz co? Tak sobie dumałem. Boję się tego bardziej niż zergów. Nim ruszymy na główny ul, musimy załatwić czerwie nedusowe. Zergi wyskakujące spod ziemi dość źle wpływają i na zdrowie, i na samopoczucie. Jeśli umieścimy w odpowiednim miejscu ładunki, może uda nam się zalać całą sieć lawą. Co pan na to, generale? Dosyć niebezpieczne przedsięwzięcie, ale może się udać. Większym problemem są i tak latające zergi. Nawet jeśli rzucimy jednostki naziemne, to bez wygranej w powietrzu nie będziemy mogli zapewnić im osłony przeciwpowietrznej. Jakieś pomysły?
Wywiad donosi, że 80% latających zergów gnieździ się na zainfekowanej platformie zawieszonej na niskiej orbicie. Jeśli je tam załatwimy, przestrzeń powietrzna będzie nasza. Cholera. Skoro ta platforma jest taka ważna, to czemu nie zrzucimy tam bomby jądrowej? Gniazda leżą głęboko pod ziemią. Wybuch na powierzchni nic im nie zrobi. Musimy zrzucić tam grupę uderzeniową i zabrać się za platformę kawałek po kawałku. Decyduj, Reynor, na co uderzamy. Tak też właśnie czułem. Czułem to w moczniku, że to będzie właśnie ten wariant. I powiem wam szczerze, kurde nie wiem, kurde mać, skąd ja mam wiedzieć, panie? Ja to tylko sprzątam, ja jestem tylko biednym małym Grzesiem, no. Co ja się tam na czerwiach nydusowych znam? No przecież się nie znam. Ale dobra, poczytajmy, czym to zaowocuje. Zniszcz tunele. Przy pomocy niewielkiego elitarnego oddziału zawal tunele czerwi nydusowych, gnieżdżących się pod powierzchnią czar. Dzięki temu czerwie nydusowe nie pojawią się w finałowej potyczce z Kerrigan. Zneutralizowane jednostki. Ewentualnie, alternatywnie, zniszcz platformę orbitalną pełniącą funkcję gniazda mutalisków, no i rządców szczepu. Dzięki temu te jednostki nie pojawią się w finałowej potyczce z Kerrigan. God damn it, nie mam bladego pojęcia, co tu zrobić. Chyba NCPC w której ręce zagram. No. Wiecie co, powiem tak. Uwaga! Warto mnie posłuchać, bo będę mówił. A jak powiem, to wam powiem. Co wam powiem, to wam powiem. A powiem tak, że nie wiem. Jak Pan Jezus powiedział. Pan Jezus powiedział, nie wiem. Był kiedyś taki mem, nieważne. W każdym razie staram się sobie zwizualizować jedno i drugie. Wydaje mi się, że jedno i drugie może być w ostatecznym pojedynku dosyć upierdliwe, ale jednocześnie chyba wolałbym się skupić na jednostkach powietrznych. Już tłumaczę dlaczego. Dlatego, że czerwieny dusowe to będą... Wiecie, to będzie coś, co będzie generowało jednostki wroga zaraz przy mnie, ale to wszystko będą jednostki naziemne. Z jednostkami naziemnymi i tak się będę musiał potykać, więc na jedno wyjdzie. Natomiast w momencie, kiedy pozbędę się jednostek powietrznych, to chociaż jedną sferę będę miał czystą. Jeżeli pozbędę się nydusów, no to i tak coś na tej ziemi się pojawi, tylko prawdopodobnie dłużej do mnie będzie szło, prawda? Tak więc w ten sposób nie będę musiał dywersyfikować moich umocnień. Będę się mógł skupić tylko i wyłącznie na bunkrach, tylko i wyłącznie na jakichś tam torach, czołgach i tak dalej. Torach? Tor to chyba było. Więc powiedziałbym, że zaatakuję platformę. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie mam żadnego pojęcia. Czerwiami możemy się zajmować na bieżąco, ale nie damy sobie rady bez wsparcia powietrznego. Musimy zniszczyć tę platformę. Przylecieliśmy aż tutaj, żeby teraz z powrotem lecieć w kosmos? Chciałbym móc iść z tobą. Daj im powalić, Reynor. Tak jest, panie psorze! Jednostki latające zergów używają tej starej platformy kosmicznej jako bazy operacyjnej. W rzeczywistości składa się z kilku mniejszych platform powiązanych ze sobą na orbicie geostacjonarnej. Gniazda są położone zbyt głęboko, by je zniszczyć za pomocą bombardowania. A oczyszczenie całości przez oddziały lądowe będzie kosztowne. Adiutancie, jak to się utrzymuje na orbicie? Jak jest zasilane? Potwierdzam. Odczyty termiczne pokazują wzrost temperatury na platformach. Temperatury rdzenia są stabilizowane przez wieże z chłodziwem, działające mimo plagi zerków. Doskonale. Tego rozwiązania szukaliśmy, generale. Wskoczymy na platformy i zniszczymy wieże w każdej części. Reaktory osiągną stan krytyczny, a ich eksplozja załatwi zergi za nas. Doskonały plan. Minąłeś się z powołaniem, Reynor. Byłby z ciebie doskonały oficer sztabowy. No bo. Sądzę, że znajduje się we właściwym miejscu, generale. A teraz zabierajmy się do roboty i ruszajmy na platformę. Kerrigan nie da nam drugiej szansy. Czyli jak mniemam, ja to tak sobie rozumuję, tak se koncypuję, że ta pseudoplatforma nie została wykreowana przez zergów, że oni nie dysponują takimi technologiami, tylko że to kiedyś była planeta ludzi i to Terranie wybudowali tą platformę z tymi generatorami atomowymi, a zergowie po prostu teraz ją wykorzystują. No chyba tak to było, nie? No to gramy! Siup w ten głupi dziób! Musimy se poradzić, nie? Trzeba sobie jakoś radzić. Dobra, damy radę. Myślę, że to jest dobry wybór z tymi czerwiami. Komandorze, skanuję, się wydaje. Żeby potwierdzić namiary wszystkich wież. Fajna mapa, taka klimatyczna. Co? Okej. Mam. Zaznaczę współrzędne wieże na mapie.
O, dobre to je dobre, panie, to takie mądre jest. Nie głupie. A mądre nie głupie, powiadam wam. To całe miejsce. Kiedy zniszczymy wieżę z chłodziwem, platformy spłoną. Razem ze wszystkim, co na nich będzie. Dobra, na razie robimy tak, jak robimy i dobrze robimy, dlatego że to robimy. Haha, wydało się. Biorę się za to. Czy to mam jakiś czas na to? Chyba nie. To jest o tyle fajnie, że pod koniec tej kampanii twórcy gry postanowili nas poczęstować rzeczywiście taką seryjką misji, w których już się nie trzeba spieszyć, że w momencie, kiedy już masz dostęp do wszystkich jednostek Terran, to jest całkiem fajne, że się możesz nimi nabawić, to w tym momencie też ci dają czas, żeby się nimi nabawić, nie? Nie spieszysz się, nie poganiają cię, to jest fajne, to jest fajne, to doceniam. Dobra, mój drogi, uwaga, będziemy robić tak. Skończysz kopalnię, to jedziesz analnie. O, sam nie czuję, jak rymuję. Chociaż to był głupi rym, ale nieważne. To się wytnie. Dobra, słuchajcie, co teraz robimy? W sumie, ja bych takie to porobił. A ty się tam znasz. Dobra, no więcej trzeba tych. Oj. Oink. Jak to powiedział Kroszaczek? Oink. Dobra, nieważne, ludziska. Dobry humor mam, to pieprzy od rzeczy. To tak zawsze musi być, takie są prawidła natury. W takim razie wypadałoby się na początek skupić chyba na tych bazach wydobywczych, żeby mi tam minerałów zergi nie podkradały, no bo im dłużej oni funkcjonują, tym mniej tych minerałów zostawią dla mnie. Tak to se koncypuję, powiadam wam. Na początek produkcja, no i obstrukcja. Za mało minerałów. Serio? Wolno jakoś im to idzie. Na Boga jedynego! ERK spieszyć się! Powiadam wam! Przede wszystkim na dobry start to chociaż trochę marinesów by się takich najbardziej podstawowych przydało, takiego mięsa armatniego. Bo bez tego ani rusz. Ja wam tu dam za mało minerałów, co wy wiecie o życiu? Nie no kurde, ale cały czas jestem pod wrażeniem tej gry, jakie fajne te mapy potrafią być, że wiecie, no raczej nie było dwóch identycznych, nic się nie powtarzało, cały czas tak rotują tymi pomysłami, tak samo tutaj, no jesteśmy nagle na orbicie, z tyłu ta potężna planeta, no i te okruchy skalne i widać, że cały czas lewitujemy, no kurde, no. Niby prosty pomysł, nie? A jednak jaki fajny. No, lubię, lubię tą gierkę. Dobra, słuchajcie, tak, będzie Dariusz Szpak. Tutaj wypadałoby trochę zainwestować w czołgi. Przy okazji ja bym se koncypował, żeby tych Banshee więcej nakreować. One mi się bardzo podobają, one fajne są z tego co pamiętam. No i co, IR-ka, dosrywamy dalej. 18, 19, 22, 1, 22, 23. Tyle, więcej nie muszę. Tyle IR-ka to będzie aż nadto, aż dość. I teraz tak, bruk. Oh god damn. Proszę mnie nie gryźć! Kurde, szybkie to gówno. Czekajcie, medyka tam drugiego potrzebuje. Jeden medyk na jedną flankę, tak to zrobimy. Straciłem Banshee? Nie, nie straciłem. No to prawidłnie. No! Teraz tak. Ty i oby chciał, żebyś ty stowiął kolejne ciekawe rzeczy, czyli pod technologię. Kurde, podoba mi się ta gierka! Wiem, że o tym już wielokrotnie mówiłem, ale podoba mi się z perspektywy projektów tego wszystkiego. Podoba mi się, te nacje mi się podobają, nie? Jak ci Terranie w ogóle wyglądają. Zergowie też super wyglądają, z kolei do Protosów już się, powiem wam szczerze, przekonałem. Na początku mnie tak razili, teraz już jest pytkę. To tak, wiecie, to jest taka miłość, do której trzeba się jednak przyzwyczaić i oswoić. Aha, ja dwa razy wybudowałem ten sam budynek, ale że jestem mądry. Ale że jestem przebiegły, unikalny, inteligentny jak kuna w rui. Super. Wieża radarowa, raczej nie będę tak kombinował, co najwyżej Z2 bym postawił, ale to może też nie bardzo. Dobra, myślałem o bunkrach, ale może olać to, może bez nich sobie poradzę. Szkoda tylko, że dwa razy postawiłem tą samą strukturę, no tak trochę z dupy. Ewentualnie dzięki temu szybciej będę jednostki opracowywał, w sensie ulepszenia, no zobaczymy. Dobra, trochę czołgów. Trochę czołgów jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Ty, mój drogi, zrobiłbyś to, mój drogi. Będzie dobrze, być pan zadowolony. Ulepszonka się robią, RK zbierają. Sam nie czuję, jak rymuję. Koła się kręcą, a dziewczyny nęcą. Dobrze jest. Teraz tak, co ja bych tu chciał? A maruderów se pokryłuje, co się będę pieprzył w tańcu.
na południu może bardziej takie jednostki naziemne bym kreował. Tutaj może bardziej jednostki powietrzne. Tu się opracowuje. Minerałów cały czas, no nie mam jakoś potwornie dużo, ale myślę, że damy radę. To wybudowałeś, to teraz byś jeszcze postawił na sam koniec 100, proszę ja ciebie. To już tak będzie w ogóle aż dość. I atomice pieprznąłbym. Mogę to pieprzne. I teraz od razu ducha jednego. No! Dobrze, mamy też tłuściejsze. Tłuściejsze to dobre. To syte takie. Teraz tak. Chciałbym tego ducha... Aha, czekaj, czekaj, to jest ważna kwestia. Ja tutaj nie mam... Kto teraz skończy budowę? Ty skończyłeś. Potrzebuję więcej magazynów. Zaraz wyrwę chwasta! Fajne w tej grze są też te nawiązania do polskiego... do polskiej popkultury. Do filmów polskich i tak dalej. To są takie delikatne rzeczy, które nawet mogą się nie rzucać w oczy i niektóre osoby mogą tego nawet nie dostrzec, ale jednak to jest. Ja takie rzeczy doceniam. To spolszczenie jest tworzone z duszą i też o tym chciałem wspomnieć, że poniekąd za co ja tak uwielbiam Tychusa, nie tylko za to, jaki on jest, bo no fajny chłopiec po prostu, no. Taki badass, taki zmęczony życiem, wkurzony gościu, który niczego się nie boi, to jest fajne. Ale nie tylko o to chodzi, chodzi także o to spolszczenie, o głos, który mu dodano. On jest bardzo klimatyczny, wręcz taki nieziemski, bym rzekł, strasznie mocno mi się podoba. Nie znam tego aktora od voice actingu, nie wiem kto to jest dokładnie, ale brzmi super. Dobra, słuchajcie, kolejne ulepszenia. Musi tam być! Ulepszenie. Powiedz! No i super, to chociaż przyspieszę z ulepszeniami, jak to postawiłem razy dwa. Nie ma tego złego, co by na Janusza nie wyszło. Tak mówią rodzice Januszów. Dobra, czyli wszystko mom. W takim razie może trochę więcej tych magazynków. Twardy i gotowy. No pewnie. Tu. Tak, a tutaj ulepszenia. No w zasadzie ulepszenia do wszystkiego by wypadało robić, bo rotuje jednostkami szeroko rozumianymi, więc... Fajnie byłoby się jeszcze wyposażyć w jakiegoś tora. Tylko kurde, to drogie rzeczy są. Takie rzeczy tylko weszę, to ja nie wiem. O, dobre, dobre. O. No i w sumie... Kurde, sam nie wiem, czy bardziej w te krążowniki odchodzić, czy w tory, bo tory są dobre, ale krążowniki w sumie jeszcze lepsze, tylko że wolniejsze. Chyba trochę jednego, trochę drugiego, trzeba się pobawić wszystkim po trochu, nie? Nawet zobaczcie te animacje, nie? Jak budynek zaczął budować, coś już tam się spawa, coś się trzęsie, jakieś para tutaj, jakieś dymy wychodzą, światełka, coś się tutaj zaczęło poruszać, jakieś tłoki na zewnątrz. To są takie detale, które ja jednak doceniam w grach. No naprawdę, zwraca się na nie uwagę, bo właśnie z takich detali gra jest po prostu złożona, nie? Więc ciężko to olewać. O, to bym chciał, ale kurde, drogie rzeczy. Na początek tora. Jak będę miał już jednego tora, to myślę, że mogę spokojnie udać się na południe. Tak mi się w każdym razie wydaje. Z tym tutaj, bo to drugie to na razie zostawię w odwodzie. Nastawiam uszu. I zobaczymy, czy się mylę, czy się nie mylę. Z tym wespanem, kurde, są problemy. Nie spodziewałem się tego, powiem szczerze. A tu autentycznie głównie o ten wespan chodzi. Nie mogę tutaj budować. Nie mogę tutaj rymować. Nie wiem, czy jest sens stawiać bunkry, dlatego że prawdopodobnie potem linia obrony się przesunie. Na razie powiedzmy, że będziesz surowce zbierał. Teraz tak, jakichś fajnych agentów, najemników. Coś myślę, żebym tutaj wymyślił. O-o! Dobra. O nie! Kurde, tak mi zależało, żeby nie stracić żadnej jednostki, no. To jest właśnie, kurde, ten problem. Kurde, kurde, dobra. Słuchajcie, tor przybył, tagis! No to jak mamy tora, to można żyć. To można świat doganiać. W takim razie lecimy na Szczecin. Dobrze. Damy radę. Jest już lekarz? Tu by można było nawet atomice im pieprznąć, nie? W taki sposób, co się tam będę pierdaczył w tańcu. Nie, nie można jednak mieć abie. Myślałem, że dam radę, ale nie dam rady. Czełgi niech się tu rozstawią. Przy okazji będę atakował i ich bazę, i wyprowadzał atak na południe. Teraz, teraz, teraz!
Dobra. Żaden problem. Fajnie czołgi najechały mi to wszystko z dystansu. Idziemy. Jesteś. Gadaj. Ty no, ale atakować. Aha, oni tych nawet nie zbierali tych kryształów tutaj z niewiadomego mi powodu. No dobrze wiedzieć. Toch przybył! Rój zergów, te małe pluskwioki są tajemnicze jakieś takie. Właśnie, przesrane jest to, że w tej frakcji jak coś się zniszczy, jakiś budynek, to potem z niego jeszcze robane wyłażą. Ale w sumie co się dziwić. No! To jesteśmy na dobrej drodze, tym bardziej, że z tego co widzę, to jest tak naprawdę na takiej półce skalnej, więc to stuprocentowo mogę sobie wykorzystać. Dobra, weźmiemy tam, wyślemy jednego takiego pana. Pana Stefana, on mi tu będzie zabudowywał. Prawdę mówiąc, tu nie trzeba chyba jakiejś specjalnie wielkiej armii, żeby sobie poradzić. Metale ciężkie zabijają! Słuchaj, to poproszę. Kto wezwał złote? O tak! Teraz czuję, że żyję! Nawet jest różnica w animacji, zobaczcie, ten inaczej wygląda, a ten inaczej. Fajne, fajne. Nie no, gierka rewela. Przydałby mi się tutaj RK, żeby to kurde naprawić, goddammit. Ale niech on se tam stawia na razie, nie będę go niepokoił. No i co, w takich zwykłych, standardowych marinesów sobie jeszcze zainwestuję trochę. No i panowie, YOLO Waterpolo on the pool. Komandorze, trzymajcie się z dala od tych wejść do tuneli. Czujniki pokazują, że pełno tam mutalisków. Wejście do tuneli pełno mutalisków. Co ty domiesz, prekosz? Co to jest wejście do tunelu i co to mutalisk jest? O kurde, dużo gówna. Tempo, tempo, tempo! Tego nie lubię, ta płaszczka jest najgorsza. Powiadam wam! No trochę tu jednostek potracę. Chcesz ze mną zabrzeć, chłopcze? Dobra. W sumie ta misja nie wydaje się być specjalnie trudna. Ani nie jestem atakowany przez nich, ani nic. Jakoś tak to wszystko nalajcie. Jak tam ci idzie? Super. Postaw drugą. Ekspansję. Uwaga, idzie się. No i co? W sumie załatwione. Rdzeń reaktora się topi. Ruszać się. W sensie, że dupnie? Niech pan stamtąd ucieka. O-o. Chyba dupnie. Chyba pieprznie zaraz. No ja nie wiem. Lepiej, żebym tego nie żałował. Nie wygląda najlepiej, ale jednocześnie no jakoś nie eksploduje, nie? Więc chyba jednak nie dupnie. No dobra, nieważne. Budujesz... Mam tą piechotę, mam tą piechotę. Jeszcze więcej piechoty. Ja bych poprosił... Dużo tych, lubię je. Kurde, no w sumie wszystkie jednostki w tej frakcji lubię. No nie ma tak, żebym któryś nie lubił. Jedno oczywiście... O-o. Zaraz wybuchnie! Okej. Okay. Wow. Uwaga! No, miało to większą skalę niż myślałem tej eksplozji, trzeba przyznać. W sumie to by się chyba jeszcze dało tutaj pozbierać. Ja to nawet postaram się zrobić. Na powolutku damy radę. Dobra, na razie wysyłam wszystkie jednostki, dlatego że nic tutaj nie wskazuje na to, żebym miał być jakoś specjalnie atakowany. W miarę spokojnie, jak na główną bazę stolicy Czerwi, tych robali, no to jednak tu jest wyjątkowo spokojnie, bym rzekł. Lepiej, żebym tego nie żałował. Ale dobrze, nie narzekam, niech ta będzie. Odbieram sygnały silnej obrony przeciwpowietrznej z tej platformy. O kurde, no to tu jest gorzej. Ale damy radę. Takie rzeczy to ja w przedszkolu robiłem, proszę pana. Z czerwiami walczyłem, wydało się. Po poniedziałkowej kupce. Pieprze jak zwykle. Nieważne, dobra. Mi się czerpią trochę kryształy.
No ale to właśnie dlatego, żebym część przeflankował ich tutaj, to mógłbym te kryształy zacząć wydobywać. A właśnie, ważna kwestia, magazyny. Zapomniałbym. Widzisz, totalnie by mi wypadło z głowy. Czekajcie, magazyny to trzeba stawiać. Dobrze zabezpieczona przed atakiem naziemnym. A ty się tam znasz. Aha, czyli to jest przed powietrznym, to jest przed naziemnym, tak? No, w istocie. Czyli to tak tutaj nie głupio będzie rotować jednostkami, mi się wydaje. Coś do mnie lezie. O, naprawdę? No naprawdę! Ja bym cię nie okłamał. Spokojnie. Potrzebne dodatkowe magazyny. Czyli jednak gdzieś tam jakieś delikatne ataki mogą lecieć. No ale to coś tutaj mam, no też bezbronny nie jestem, nie? Co wy kurde mać robicie? Halo? A bo to jeszcze nieskończone, dobra, no to tak głupio trochę. Magazyny bardzo mocno bym chciał. Łaknę tego, moja dusza tego pragnie. A wy, jollo. Nie, zaraz, tam jest narażony na ataki naziemne, to tam wyślemy flotę powietrzną. Taki mam chytry plan. Zobaczymy, czym to zaowocuje. Czyli tego bym z Kungsa też zabrał. Może piechotę to na razie wycofam tutaj. Tak jest, komandorze. No i zobaczymy, co dalej. Budujesz ty to, człowieku. No. Zobaczmy, jak ta flota powietrzna sobie poradzi, tylko jeszcze czekam na tego gościa. Naprawdę? No naprawdę. Mam super broń załadowaną, super. No to super, że jak jest super broń, to już jest super. Dobra, oni sobie tutaj już ciamkają. Tutaj mogę jeszcze kolejnych przeflankować, bo tam już jest wyczerpane złoże dosyć mocno. 9 tutaj spokojnie wystarczy. Ty już kończysz budowę kolejnego magazynu. Jak to wszystko się pięknie tutaj w jedną spójną całość skupia, no. Cudmiot. Jak stoję z ulepszeniami? Słabo stoję. Wszystko trzeba kupić. Samo się nic nie zrobi. Tak jest. No. I tym oto pięknym sposobem możemy iść do ataku. Zobaczymy, czym ten atak zaowocuje. Prawdę mówiąc, chyba nie by trzeba by tutaj było nawet atakować tej ich głównej bazy. Wystarczyłoby się okroić tylko i wyłącznie do tych konkretnych budynków wymaganych fabularnie, ale no wiecie, no nie mógłbym spać spokojnie w nocy, gdybym tego nie zrobił, więc jednak pokombinujemy tutaj trochę bardziej, trochę mocniej. Na północ wyślemy ciężkie oddziały. Dobra. Na umyślnie podchodzę tutaj jednostkami naziemnymi, bo właśnie widziałem, że mają dużo wieżyczek przeciwkolotniczych. O kurde, ty! O ja cię, panie pieprze! Halo! Halt! Stać! Stać, proszę! Jak się rozbestwiły łajzacze, no. Trochę mi jednego osłabili. Okej. No. To już połowa sukcesu. Proszę wrócić tutaj. Jednego też będę starał się naprawić. Teraz tak, tutaj już minerałki stoją bardzo słabo. Ty byś, chłopaczku, naprawił mi tego tora, bo tor to jest jednak ambitna jednostka, szkoda ją stracić. Natomiast wy, chłoptasie, byście normalnie, powiem wam szczerze, pojechali na południe. Słyszymy! A ty stawiaj dalej to, co budujesz, bo doskonale ci to wychodzi. Rób, chłopie, to, w czym jesteś dobry. Ulepszenia cały czas. Lecimy z tematem. Ambitne jednostki cały czas. Lecimy z tematem. No i rewelala. O, mało minerałów, to gorzej. Ale minerały zaraz będą. Idziemy w takim razie. Eskadra w drodze. Ale kurde, eskadra powietrzna, ty! Dobrze, dobrze. Chyba te wieżyczki są totalnie bezbronne, jeżeli chodzi o ataki z powietrza. No dokładnie. Tak to właśnie wygląda.
Muszę tylko w miarę szybko się pozbywać jednostek, które mogą atakować powietrze, a reszta to tak na lajcie sobie dorobi, nie? To się zrobi samo! Czekaj, czekaj, czekaj! O! Tak mi to zrób! Ale pieprzło! Dobre to było! No, lekkie straty mam, ale damy radę. Faktycznie ta ich baza no, jest totalnie odsłonięta na powietrze, na ataki z góry. Super broń! Jakie to miłe! Dobra. Tego tutaj, o! Dobrze! God damn it! Hell yeah! Ale jadę z koksem! Pewne straty są, ale mogło być dużo gorzej. Jeszcze sobie wsparcie wyślę, żeby nie było. Kurde, jakie to odporne, ty! Oj! Skubane! Mają jednak jakąś obronę. Admiralem! Atakować! Atakuj! No, w takim momencie to się przechodzi samo praktycznie. Oj! Wydasz jakiś rozkaz? No, to gorzej. Trzeba ich wesprzeć, ale mamy czym, więc spokojnie. Marnuje się tutaj! Dobra! No trochę tych marisów potraciłem. Ale nieważne, to są tanie jednostki, wiecie. No można spisać na straty. Nie znałem swojego męstwa po prostu. No. W sumie od razu zniszczę to. To reszta ich bazy się sama rozpieprzy. Na logikę bierę. Zmywaj się stamtąd, szybko! No właśnie. W sumie to taka prawda, nie potrzebnie to wszystko niszczyć, bo to i tak wybuchnie, nie? I tak ta cała baza się rozpieprzy. Ty, panie, nie obrażaj pan, dobry? No. Biorę się za... Tak się dzieci bawią, ludziska, tak się dzieci bawią! Biorę się za to. Biorę was do świadki. Tempo! O, naprawdę? Myślę, że jedną z głównych wad StarCrafta jako takiego, dla mnie jako dla gracza i to takiego czysto obiektywnego, no bo ja nie jestem jakimś potwornie wielkim fanatykiem sagi, no nie grałem w te poszczególne części, więc ja jestem takim świeżokiem, nie? No to jednak dla mnie jako dla świeżoka jednym z największych problemów tej sagi... Spójrz na to. Uwaga, Gekryto. Co to jest? Pluskwiok! Dupo płaszczka! Cholera, jeszcze tego nam było trzeba. Lepiej to rozwalmy, zanim zrobi demolkę. Mrówko dupka! No dobra, czyli mamy... Okej... Okay. O, to jest duże! To jest naprawdę wielkie. Takiej jednostki jeszcze nie widziałem w tej grze. To się chyba trzeba trochę postarać tutaj. No bo grubo. Tłusto, masno po prostu, no. Masno ta zimia. Masny te czerwie. No i leci do mnie gnojek, no. Dobra, dobra, my go tutaj zaraz zrobimy na szaro. Aż mu piętą wyjdzie dupą czy jakoś tak. Wyjdzie mu w każdym razie jakoś. Ono tutaj, ty! Przerośnięta mrówczano! Czy to jest normalna jednostka tej frakcji, czy to jest po prostu fabularne? Bo robi wrażenie, powiem szczerze. No kurde, robi.
No i mocne jest. No słabe nie jest. Ła! Uwaga, idzie się! Śmierć insektoidom! W dupę jego mać! Przydałaby się nam pomoc! A ty czego chciałeś, płaszczka? Muszę dużo jednostek naprawić. Serwis tu konkretny musi polecieć. Dobra, wycofać się, odwrót. Musimy zreperować tą armię. Niepotrzebnie obrywam. No ale cóż, jeszcze taki mały gnój się zaweźmie, nie? Ty łajzo. Nie mogę się doczekać. O-o, no to na to trochę przygotowany nie byłem. Szeregu, chłopaki. Mam to. Myślałem, że jak tam się z nimi zabawiam, to od północy nic mnie nie najedzie. No źle myślałem po prostu. Naprawiać i wycofać się. Dobra, cały czas będzie się naprawiać, to damy radę. Lepiej, żebym tego nie załował. Łowy plus kwioki. Masz coś do mnie? Ono tu synek. Nie ma takiego bicia, co jest kurde osiemnastka. No dobra, słuchajcie, jakoś tam żeśmy sobie poradzili, chociaż trochę tak z bólem, bym powiedział. Muszę naprawić te jednostki, bo to są dobre jednostki, które są warte naprawienia. Więc szkoda by je było stracić w większości. A wy wydobywać dalej. Teraz tak, co mi zostało w mojej głównej bazie? Gówno mi zostało, dlatego że za dużo się tu nie dzieje obecnie, więc jednego robocika wyślemy na kryształy na południe. Tutaj zabawimy się jeszcze w ulepszenia, bo pewnie mi jakieś zostały. Chociaż... Opancerzonych pojazdów teren poziom 2. Aha, czyli musiałbym... Aha, dobra, no to robimy te ulepszenia w takim razie. Teraz tak, ty tam. Tutaj to bym jeszcze poleciał z kolejnymi jednostkami naziemnymi, bo tego nigdy za mało, i kolejnymi powietrznymi. Wy to jesteście w miarę dobra kondycja, więc jednego medyka bym potrzebował, nawet ze dwóch. Widzę, że tam nie ma kto tej armii serwisować. No i teraz tak, a tu jest jeden medyk, no ale medyk sam się nie wyleczy, to trzeba i tak drugiego medyka. Dobra, czyli to jest wszystko naprawione. Złe wieści? Zatem ERK wycofamy do wydobycia. A co za to dostanę? Figę z makiem, z pasternakiem za to dostaniesz, mój drogi. Jest już lekarz. No i z momentu się wszyscy wyleczą, wszyscy będą zadowoleni. No plus kwioki mnie atakują. Robione. Jestem. Jest już lekarz. To przybył. Dobra. W sumie ja zapomniałem o tym, że mogę bezpośrednio na front te jednostki wysyłać. No. No to w sumie dobrze. Masz jest. Masz coś do mnie? O tak. O tak. O to tak, to tak. No to nic, lecimy dalej. Na południową bazę oczywiście będę musiał zaatakować tylko jednostkami naziemnymi. Rozumicie? Polska język, trudna język być, bo... To są w sumie jeszcze surowce do pozbierania, ale na razie surowców nie mam. Myślałem, że mam. O, to bym się zdziwił. Dobra, to pozbieraj. Tak? Dobra, hono, panie Thor. Będziemy działać. Tak to wygląda, tak? Może z tej atomówki wreszcie skorzystam, bo jakoś tak w ogóle tego nie używam. Potrzebne dodatkowe magazyny. Będzie to jakiś użytek z tej atomicy! Przepraszam! Jeszcze rakieta potrzebne też musi dolecieć. Kabum!
to takie głównie urozmaicenie fabularne, bo powiedzmy sobie szczerze, że no nie ma jakiegoś potężnego użytku z tych atomowych głowic, nie? To znaczy już o tym kiedyś mówiłem, że to jest mechanika tego sprawia, że no nie są jakieś potwornie silne, ale rozumiem dlaczego, no bo tak chodziło o to, żeby to zbalansować do multiplayera, nie? Gdyby to działało tak jak w Supreme Commanderze, chociaż w zasadzie w Supreme Commanderze, Supreme Commander jest jedną z takich niewielu gier strategicznych, gdzie idealnie zbalansowano bomby atomowe. Dlaczego? Dlatego, że z jednej perspektywy to są chyba najpotężniejsze bomby jądrowe, jakie widziałem w historii gier. Więc tam faktycznie autentycznie widać, jak pieprzniesz atomówką, że to jest atomówka. Że to nie jest jakaś tam zwykła bombka, tylko po prostu pierdyknąłeś głowicą jądrową. Pół mapy znika, nie? Więc czuć moc tego. Ale z drugiej strony jednocześnie nie jest to zbyt OP. Dlatego, że pomimo gigantycznego zasięgu działania i potwornie wielkiej mocy głowicy termojądrowej w Supreme Commanderze, no to jednak gracz jest w stanie to niszczyć, tak? Jest w stanie na to odpowiedzieć. Nie jest bezbronny. To nie jest tak, że wróg sobie stworzy po prostu głowicę i już jest masz pozamiatane. Bo można na to wszystko odpowiadać. Można budować obronę przeciwatomową, nie? Przeciwbalistyczną, więc wszystko no taki system kamień, papier, nożyce i myślę, że to idealnie zostało zaprojektowane. Dobra, wy na razie się ustawcie tutaj, jakby tam coś do mnie lazło. Szeregu, chłopaki. Natomiast jednostki naziemne atakują południową bazę, bo jak już mówiliście, na południu nie ma obrony naziemnej, znaczy naziemnej jest mniej, powietrznej jest więcej, o! Nie mam, kurde, nie mam czołgów w ogóle? Ja czołgów nie budowałem? No to słabo. A w sumie tory są lepsze. Nieważne. Pięknie idzie. Dobra robota, chłopaki. Pięknie. Zacnie powiadam wam. Jak z ulepszeniami? No powolutku, powolutku. W drodze. Działam w pojedynku. Dobra. Ja się chcę głównie przebić do tego najważniejszego budynku. Reszta ich bazy mnie w ogóle nie interesuje. Nietoperze mają, matko bosko kochano. Pierdaczamy! Potwierdzam. Migrujemy, chłopoki! Pocisk atomowy gotowy. Uderz mnie! Pole minerałów wyczerpane. Zrobi się! Idę! Idę albo nie idę! Chryste, panie! Królowa anielska! Tu jestem! Kliknij mnie! Idę albo nie idę! Zostań Nadal tu jestem! Wsparcie do odwrotu by mi się przydało, bo... Ruchy! Ruchy! Spadać z platformy! No przeca, że próbuję! Aha, oni nie mogą atakować jednostek na tym, w powietrznych, to gorzej. No to se wsparcie wysłałem. Potrzebne dodatkowe nawiązanie. Dobra, przeżyli, to jest najważniejsze. Ta... Już... Za chwileczkę... Poszło. Dobra robota z tymi wieżami. No! No i w pytkę! A teraz zmasowany atak na południe wszystkim, co mam. No i będzie koniec. Das ist the end of our life. Dobra. Wsparcie sobie wyślemy, bo mogę. W sumie tak spamowałem konkretnymi jednostkami, nawet nie wiem czemu. Bo przecież jeszcze tego dużo mam fajnych różnych. Potrzebne dodatkowe magazyny. A ty się tam znasz, Helena. Ulepszenie opracowane. Wespanu mało, no to co ja ci poradzę, że mało wespanu, no. No bo oni już nie wydobywają, no to musi być mało. Pani kierowniczko, jak jest zima, to musi być zimno. Jak jest taka sytuacja, to musi być mało wespanu. No, prawda.
powietrza pole minerałów wyczerpane. No to flankujemy się tam, i hun. Śmiało! Za, niech będzie! Dilemn! Zaraz będzie wyspan, jak się patrzy. Doszły te wsparcia. Szeregu, chłopaki. Trochę doszły, trochę nie doszły. No dobra, coś tam doszło. No, to w takim razie uderzymy tym wszystkim naraz. Będzie zmasowane uderzenie. Frontalno-analne. Tylko muszę powolutku, no bo tam niektóre jednostki są wolniejsze, żeby wszystko zdążyło. Przyjąłem. Prawdę mówiąc, z tej flanki chyba będzie łatwiej uderzyć. Nie, bo tam nie można zejść. Dobra, nieważne, uderzymy stąd. Damy radę. Z takimi oddziałami jak mam, no to już się nie dać rady. Chociaż w sumie, co ja nie dam rady? Nie dać rady? Trzymaj piwo. Rozkaz nie do przyjęcia. Osiągnęliśmy maksimum zaopatrzenia. Super, hiper, duper, uber, atak! Rozwalmy coś! Nara! To powinno wystarczyć. No! Zdobyto osiągnięcie, wykonaj wszystkie zadania w misji Rozdarte Niebiosa. Ukończ misję Rozdarte Niebiosa bez utraty jednostki w wyniku eksplozji platformy na normalnym poziomie trudności. Nie było to specjalnie trudne założenie, dlatego że te platformy bardzo powoli wybuchały, no ale powiedzmy, że można się było jakoś tam pokusić o to, że mnie rzeczywiście coś wysadzi. No jak to będzie? Wygrali im tę wojnę? Cię widzieć w pełni sił. Zobaczymy, jak długo utrzyma się ten stan. Czyli co, jednak rękę prezent, chłopaki. Stracił. Już kończę, Januś. Udało się złożyć artefakt celnego. Mam nadzieję, że to coś działa tak, jak nam się wydaje. No, chyba.
Nie za bardzo uśmiecha mi się nadstawianie tyłka dla kawałka kosmicznego złomu. Ale gdybym postawił wszystko na ten artefakt, to już dałbym sobie na los. Znaleźliśmy się w przedsionku piekła i powiem wam, że nie zdołalibyśmy zajść tak daleko, gdybyśmy sobie nie pomagali. Nie wiem, czy to był fart, czy bezmyślna brawura. Przyznaję, że takiego numeru, jaki udało się wam wykręcić, to jak żyję, jeszcze nie widziałem. Być może ten artefakt jest kluczem do pokonania Królowej Ostrzy. Ale my musimy doprowadzić to wszystko do końca. Po tym, co przeszliśmy, pokonawszy wszystkie niebezpieczeństwa, jednej rzeczy jestem pewien. W krytycznych chwilach możemy na siebie liczyć. Nawet jeśli ceną wsparcia może być śmierć. Są na tym świecie rzeczy, o które warto walczyć. Kurde, jakim to patetyzmem zaleciało. Powiem szczerze, robi wrażenie. Dobra, ludziska, zrobimy tak. Odcinek jest dosyć długi, więc nie będę nadmiernie przedłużał i po prostu poględzę troszeczkę o ciekawostkach. Przede mną chyba ostatnia misja. Wydaje mi się, że to już będzie już taka naprawdę najostatniejsza ze wszystkich. Ale to czas pokaże. W każdym razie, ostatnio oględziłem wam o koncepcji kolonizacji Marsa. Mówiłem o tym, że jednym z głównych naczelnych problemów tym podobnego pomysłu jest oczywiście fakt, że planeta nie posiada atmosfery, nie posiada magnetosfery, przez co te szczątkowe ilości atmosfery, które się tam dalej utrzymują, są sukcesywnie cały czas wywiewane przez wiatry słoneczne. No i jest to kwestia czasu, aż po prostu tamtej atmosfery nie będzie w ogóle. Oczywiście obecnie jakaś szczątkowa atmosfera tam jest i jest ona złożona z CO2, czyli dwutlenku węgla, więc potencjalnie daje to jakieś możliwości jakimś tam, powiedzmy, roślinom, ale rośliny mogą funkcjonować w bardzo rozrzedzonej atmosferze. W tak rozrzedzonej, że człowiek by tam umarł. Człowiek nie jest w stanie czegoś takiego wykonać, więc my musielibyśmy się poruszać w ciśnieniowych skafandrach, a także mieć ciśnieniowe bazy kosmiczne. Kolejna rzecz to amplituda wahań temperatur. Orbita Marsa jest bardziej eliptyczna od naszej, więc amplitudy są spore. Do tego planeta jest dalej od Słońca, przez co zakres temperatur nie jest tam za szczęśliwy dla przeciętnego człowieka i wynosi od minus 63 stopni Celsjusza do minus 140 stopni Celsjusza. I to kolejny mit marsjański, bo ludzie, widząc rudą powierzchnię planety przypominającą nasze pustynie, momentalnie mają zakodowane tak podświadomie, podprogowo, wydaje im się, że musi tam być potwornie gorąco jak w piecu, ale tak nie jest. Wręcz przeciwnie, jest tam mroźno, jak u nas na Antarktydzie. Wyobraźcie sobie, że budujecie na Antarktydzie cywilizację. Ciężko, prawda? A no właśnie, dla porównania najniższa temperatura zarejestrowana na tej przysłowiowej Antarktydzie wynosiła do tej pory minus 89 stopni Celsjusza. Do tego dochodzi oczywiście jeszcze sama energia słoneczna. Skoro Słońce jest dalej, no to jest tam także go mniej. Tak, na logikę bierzemy. Przez co na logikę jednocześnie panele fotowoltaiczne, za pomocą których, no, siłą rzeczy będziemy pozyskiwali tam energię, powinny średnio dawać dwa razy mniej energii, być dwa razy mniej wydajne niż u nas. Mimo wszystko tak akurat nie jest. Dlaczego? Dlatego, że u nas atmosfera w znaczącym stopniu hamuje promienie słoneczne, na Marsie tego problemu nie ma, no bo no ta atmosfera nieomal nie istnieje. Więc tak naprawdę panele mogą tam funkcjonować dokładnie tak samo jak te u nas, ale gdybyśmy tam atmosferę zrobili jakimś cudem kiedyś, no to w tym momencie pojawią się problemy z zasilaniem słonecznym, różnego rodzaju maszyn, instalacji. Zatem, no teoretycznie, póki co jeden problem z głowy, no bo fotowoltaika obecnie tam może funkcjonować i to całkiem nieźle. Problem w tym, że grawitacja jest tam o 2/3 słabsza niż u nas. I tutaj ponownie przechodzimy do problemów kolonizacji kosmosu, o których już niegdyś opowiadałem. Musimy sobie uświadomić, że jeśli ludzie potencjalnie kiedyś skolonizowaliby 10 planet i żyli na ich powierzchni przez, załóżmy, kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy lat,
to zaczną oni od siebie się różnić, zaczną się zmieniać, zaczną się wypaczać fizjologicznie. Promieniowanie, dostępność wody, zmiany temperatur, grawitacja, to wszystko wpłynęłoby na ludzi, na ich możliwości przetrwania i wygląd. Stałoby się tak z uwagi na zdolność genetyczną organizmów żywych do przystosowywania się. Opowiadałem wam zresztą o tym, zdaje się, przy okazji Czernobyla, prawda? Gdzie pod wpływem ogromnych ilości radiacji większość organizmów żywych po prostu powymierało. One wyginęły w naturalny sposób, ale niektóre nie. Niektóre przystosowały swój genotyp i budowę komórkową do owych warunków i stały się na nie odporne. Życie jako takie ma tym podobne umiejętności dostosowywania się do warunków zewnętrznych, więc na potencjalnych obcych planetach właśnie to by to życie robiło. No, teoretycznie to dobrze, tak? To jest takie zabezpieczenie genetyki i biologii przed tym, żeby nie wymierały gatunki. To jest dobrze, one się dostosowują, ale w praktyce, w dalekosiężnej reperkusji, mogłoby to być dla człowieka i dla ludzkości dosyć zgubne. Dlatego, że ludzie mogliby się tak dalece zacząć od siebie różnić, że sami zaczęliby przypominać dla samych siebie obce kultury, obce cywilizacje, obcych jako takich. No ale o tym jeszcze będę ględził. Na dziś ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jestem ciekaw, jak ta cała historia się zakończy, no bo finał wydaje się być naprawdę z pompą. No ale o tym przekonamy się prawdopodobnie na kolejnym klipie. Póki co ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli wam się podobało, nie zapominajcie o łapkach. Jeżeli chcecie wspierać kanał, nie zapominajcie także o Patronite. Dzięki niemu zakupuję i nagrywam nowe gry. Być może kiedyś jakiś piękny dzień nastanie, że zakupię i nagram za składki na Patronite na przykład StarCrafta 3. Widzę, że możemy sobie tutaj spojrzeć na artefakt, ale zrobię to na kolejnym klipie. Hej ludziska, cześć!